Co takiego wydarzy się w Poznaniu w 2024 roku? A więc szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza dotycząca Poznania, miasta szczególnie mi bliskiego, mojego rodzinnego miasta. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Czy tu będą dramaty, wojny, tragedie, zamachy terrorystyczne, a może będzie życie wiodło się spokojnie i normalnie? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Poznania 2024 roku. Co takiego wydarzy się w 2024 roku w stolicy Wielkopolski? Tutaj Jasan Zieckowski powiedział taką rzecz, bo został zapytany właśnie przez dziennikarzy, tutaj, co, jeśli chodzi o tutaj niektóre miasta w Polsce, co mu się kojarzy. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia. Nie wiadomo, czy ta przepowiednia się zrealizuje. To jest jakby jedna sprawa pierwsza kwestia. Druga kwestia też jest taka, że. Jasnowic Jackowski widział tylko pewne zdarzenia, tak, a wiadomo, że rok może obfitować i obfituje w różne wydarzenia, które mają miejsce, tak, ale to najbardziej się skojarzyło to Jasnowidzowi Jackowskiemu, więc jasnowic powiedział w ten sposób, że Poznań według Jasnowidza Jackowskiego to będzie dobre miejsce, tak jak Gdańsk do życia i mieszkania, że Poznań ma znajdować się po dobrej stronie przyszłości Polski. Tak brzmi ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. No ja jako mieszkaniec Poznania, jakbym to powiedział, to o, bo to gloryfikujesz swoje miasto, wiadomo, to Poznań najlepszy, a reszta po prostu niedobra. Natomiast no ja tutaj przedstawiam, tak brzmiła ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, że Poznań jest po dobrej stronie przyszłości Polski, tak? Więc no jak ja bym to powiedział, to by zabrz, zabrzmiało to górnolotnie, że się wychwalam i tak dalej. Natomiast tak tutaj to powiedział Jasnowidz Jackowski, czyli jeśli chodzi o przyszłość Polski, Mamy różne miasta, różna przyszłość, jeśli chodzi o te miasta, czy jakby po tym można by było powiedzieć, że niektórą będą mieć dobrą przyszłość, niektóre będą mieć złą, a Poznań miałby mieć tą po prostu przyszłość dobrą. Tak po prostu brzmiałaby ta wizja tej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, że Poznań jest po dobrej stronie przyszłości Polski, tak że to jest dobre miejsce, tak jak Gdańsk. Co ciekawe, w kontekście Gdańska Jasnowic Skowski mówił, że w kontekście Trójmiasta, także Trójmiasto będzie krzyczało, że jest polskim miastem, że Polskość zostanie zachwiana ideologicznie, także oraz, Trójmiasto oraz Pomorze bezpieczne w Polsce, cokolwiek będzie się działo praktycznie w Polsce. Czy zatem Poznań miałby być kolejną taką opoką na mapie Polski, gdzie miałby być bezpiecznie. No, ja powiem w ten sposób, przedstawiam oczywiście tutaj setki, albo tysiące, praktycznie przepowiednia Stanowidza Jackowskiego. Ja powiem w ten sposób, że to jest przepowiednia, która którą przedstawił jasnowic Jackowski dziennikarzom, którzy przyszli go zapytać o największe miasta w Polsce. No ale niestety ci dziennikarze po prostu nie śledzą wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego i nie potrafią tego zinterpretować i też po prostu przytoczyć kolejnej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, która była parę miesięcy temu, która jest istotna w kontekście też po prostu interpretowania przyszłości Poznania czy na przykład Gdańska, że Jasnowidz Jackowski w swojej wizji przepowiedni mówił, że Polska będzie podzielona na takie dwa obszary Obszary. Jeden obszar to będzie Warszawa, kółeczko wokół Warszawy, czyli na przykład te miejscowości pod Warszawą. I to jest, to jest jeden obszar, i do tego jednego obszaru potem przerwa praktycznie się odzie terytorium, jakbyśmy popatrzyli z góry na, tak, na mapę Polski. I następnie tutaj w kształcie bumeranga, bumerangu, tak? Po prostu tutaj zachód i pomorze Polski. Czyli to jest jeden obszar, a reszta kraju to jest druga część po prostu Polski. Czyli jedna, jeden obszar, jedna część po prostu Polski to jest Warszawa i wokół Warszawy praktycznie to kółeczko, tak i tutaj zachód Polski, a także Pomorze, czyli tam Gdańsk, Szczecin, Gdańsk i, i tak, i Gdynia i tak dalej. Czyli to był jeden po prostu teren, można by powiedzieć taki polski, tak I drugi, to, i, i drugi ten teren to reszta praktycznie kraju. Co nie oznacza, że reszta kraju nie będzie Polska, tak? Tylko może być na przykład takim strefą buforową w związku z tym, co się może wydarzyć na świecie, tak? Więc, no, szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca tego, co będzie mieć miejsce, co się wydarzy, tak, jeśli chodzi praktycznie o przyszłość, znaczy ja też jestem taki daleki po prostu od tego, także że jedno miasto jest lepsze od po prostu drugiego, czy inne jest gorsze i tak dalej, to tak niektórzy mówią, to mają kompleksy, tak, no każde miasto jest takie, tak, no wielu ludzi też mieszka na przykład w Poznaniu, którzy nie urodzili się w Poznaniu i to nie jest jakieś po prostu pretensje, tak, tylko bardziej kwestia położenia geograficznego, bo gdyby na przykład Poznań był położony na wschodzie Polski, to pewnie zaliczyłby się do tej strefy buforowej, byłby w niekorzystnej sytuacji, tak? Byłby w niekorzystnej sytuacji. Ja słyszałem takie na przykład tezy, niektórzy ludzie mówią, którzy na przykład mieszkają na wschodzie Polski, że oni są rozżaleni, że mówią: o, my mieszkamy na wschodzie Polski, to zobaczcie, mamy niekorzystną sytuację na przykład niż ludzie, którzy mieszkają na Pomorzu, czy też na zachodzie Polski, bo jak spadły rakiety w Polsce, tak, te ukraińskie, to w, w, tak rok temu, e, czy tam dwa lata temu, praktycznie przy granicy z Ukrainą. Po sytuacja powtórzyła się no, teraz rok temu, bo nagrywa to w styczniu, tak, ale po prostu tam pod koniec grudnia 2023 roku to 20 km od tego, gdzie te rakiety w tamtym, dwa, dwa lata temu spadły. Tak. No i ci ludzie mówią, no tak, czyli tutaj jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej, bo w każdej chwili taka rakieta może spaść, jest niebezpiecznie. Większe prawdopodobieństwo, że rakieta spadnie na wschodzie Polski niż na przykład na zachodzie. Z jednej strony racja. Z drugiej strony, gdyby na przykład Rosja chciała zaatakować dzisiaj Polskę, to znaczy, że co? Wybrałaby sobie, a nie, to Poznania nie zaatakujemy, no bo Poznań to jest tam bliżej nie więc tak? To, co po prostu Niemcy nagle ochronią Poznań, no Polska cała jest praktycznie w NATO, Polska jest całym praktycznie krajem, chyba że politycy wewnątrz po prostu Polski, polscy politycy ją w jakiś sposób podzielą, wprowadzą jakieś stany nadzwyczajne, czy stany wojenne, tak? Czy jakieś inne. Więc poza tym, w dzisiejszych czasach, tak, rakieta może tak samo dolecieć, jeśli chodzi o tutaj, to było w przewodowie, tak, bodajże ta, ta, ta rakieta, co spadła, jak na przykład też rakieta, która może dolecieć na przykład do Poznania, czy do Łodzi, czy do Warszawy, czy do innej miejscowości, tak. No więc tutaj nie ma gwarancji, że jakieś miasto jest po prostu bezpieczne w związku z tym, co się może wydarzyć na świecie, tak, co może się po prostu wydarzyć na świecie. No ale tak brzmiała ta wizja przepowiednia tutaj jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o Poznań i wydarzenia w 2024 roku. Tak, a więc to miałoby być dobre miejsce, tak jak Gdańsk do życia i do miejsc skrzykania. Poznań miałby być po dobrej stronie przyszłości Polski, tak? Czyli, patrząc pod kątem, praktycznie przyszłości Polski, nie, miałby się po prostu ten Poznań nadawać po dobrej stronie. E, no ale zobaczymy. To też jest ciekawe, bo, na przykład, o Trójmieście Jasno mówi, że Trójmiasto będzie krzyczało, że jest polskim miastem, że Polska zostanie zachwiana ideologicznie, że Trójmiasto pomoże bezpieczne w Polsce, cokolwiek będzie się działo w Polsce. Tak tutaj właśnie to definiował Jasnowic Jaskowski, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o to, co się ma wydarzyć. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu, pozdrawiam, trzymajcie się, no i cześć.